Cześć, nazywam się Aleksandra Becmer, pracuję w Europejskiej Platformie Recyklingu. Jest ze mną Zosia, Hej. Nasza eko-reporterka. Spotykamy się dzisiaj z Wami, żeby opowiedzieć Wam trochę o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym i o zużytych bateriach. Zosiu, zobacz, przygotowałam tutaj trochę, dzieci też spójrzcie, przygotowałam trochę przedmiotów, różnych urządzeń. Czy mogłabyś opowiedzieć i część pokazać do kamery, co my tutaj mamy, co widzisz? No, jest dużo baterii, mamy lampę, blender, klawiaturę, tutaj mamy czytnik cen ze sklepu, a tutaj mamy elektrycznego pieska. Zobaczcie, bo wydawałoby się, że zabawka nie może być urządzeniem elektrycznym, prawda? Tylko zabawka jest, ale ona jest na baterię, czyli to też jest urządzenie elektryczne. Co jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze jedną zabawkę. O, zobacz, jaką wielką kostkę. Nie działa, już jest niestety zużytym sprzętem elektrycznym. I słuchajcie, Zosiu, powiedz mi, masz na przykład telefon. Tutaj, zobacz, jest telefon, tak? Tak. Mamy telefon, wszyscy lubimy używać telefonu. Tak. I co zrobisz po tym, jak ci się ten telefon popsuje? Na pewno poproszę rodziców o nowy, ale ze stary albo zaniosę do sklepu, w którym będę chciała kupić nowy sprzęt, albo zaniosę do PSZOK, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie jest, więc możecie znaleźć, gdzie jest wasz. W niektórych szkołach są też organizowane zbiórki takich elektrośmieci, na przykład zbieraj z klasą. I wtedy, jeżeli takie coś jest u Was organizowane, to możecie zanieść taki sprzęt i uzyskać dla swojej szkoły punkty. Zachęcam wszystkich serdecznie do udziału w tej akcji. Tak jak Zosia powiedziała, za zebrany zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i baterie szkoły otrzymują punkty, które mogą wymienić na nagrody. Ale co jest bardzo istotne w tym, co powiedziała Zosia, tych zużytych sprzętów elektrycznych, elektronicznych i baterii nigdy nie wolno wyrzucać do normalnego kosza na śmieci. Jest to odpad bardzo specyficzny, czasami nawet niebezpieczny, ale także bardzo cenny. Dlatego pamiętajcie, nigdy nie wyrzucamy tego typu odpadów do kosza na śmieci. Powiedziałyśmy właśnie, że zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci, do zwykłego śmietnika. Czy wiecie, dlaczego tak jest? Pomyślcie przez chwilkę, jak myślicie. Zosiu, a ty wiesz, dlaczego nie możemy tych urządzeń, które stają się śmieciami, wyrzucać do śmietnika? W sensie myślę, że są dwa powody. Po pierwsze, do produkcji takich sprzętów używa się różnych cennych rzeczy, które można odzyskać nawet po zniszczeniu telefonu czy komputera. Wiem, że jest tam na przykład złoto. Drugim powodem jest to, że w takich elektrośmieciach są też substancje niebezpieczne, które jeżeli wyrzucimy na przykład do lasu czy na łąkę, to mogą się te substancje uwolnić i zatruć glebę. Z gleby zatrują się rośliny, roślinami zatrują się zwierzęta, a zwierzętami zatrujemy się my. Więc myślę, że dlatego właśnie nie powinniśmy wyrzucać ich, gdzie popadnie. Tak, bardzo dobrze, Zosiu. Poza tym te substancje niebezpieczne zatruwają też wody gruntowe, tak. I to jest bardzo istotne, tak? Że my wszyscy korzystamy, rośliny, zwierzęta, ludzie korzystają z tych wód gruntowych do picia, do wzrostu. Tak, dlatego nie można. W tych urządzeniach i bateriach znajdują się też cenne, tak jak powiedziałaś, rzeczy. Wymieniłaś złoto. Na przykład w kablach znajduje się miedź, którą też się odzyskuje i później można ponownie jej użyć. Jest bardzo dużo innych metali, które są najbardziej cenne. Takie urządzenia trafiają do zakładów przetwarzania, gdzie są przetwarzane w specyficzny, specjalny sposób. I na przykład odzyskane metale trafiają do hut metalu i później może powstać z takiego odzyskanego metalu kolejna lampka. Tak, albo na przykład z plastiku może powstać nowa obudowa komputera czy telewizora. Albo nowa zabawka, tak? Taka kolorowa bardzo. Tak. Czy takie urządzenia można naprawić? Czy jeżeli taki komputer się popsuje, to już jest koniec z tym komputerem, już nic z nim nie możemy zrobić? Myślę, że nie. Myślę, że skoro każdą z tych części można użyć na nowo, to czemu by nie można po prostu jakby dać temu komputerowi drugiego życia?
naprawić go i korzystać ponownie. A tak masz rację, jeżeli komputer czy lampka, czy jakieś inne urządzenie elektryczne nie jest tak bardzo zniszczone, tak całkowicie zniszczone, to oczywiście możemy, wymieniając odpowiednie elementy, naprawić to urządzenie. I na przykład ostatnio, pamiętasz, prawda, naprawiliśmy, tak, tak, naprawiliśmy kilkanaście komputerów w ramach akcji Eko Pomoc RP. I co z nimi zrobiliśmy? Z tego co wiem, zostały one przekazane dzieciom, które teraz mają naukę zdalną i brakuje im komputera do lekcji. A może któryś z Was bierze udział w naszej lekcji i korzysta z komputera, który od nas ostatnio otrzymał? Masz jakiś pomysł, co jeszcze można zrobić ze śmieciami, ze zużytymi sprzętami, ale też z innymi odpadami? A na przykład zobacz, tutaj za nami jest coś, tak? Są jakieś tak, ubrania. Tak, można. Co na nich widzisz? Jakiś... Widzę, że są poprzyczepiane właśnie elementy elektrośmieci. Tak, jakichś urządzeń elektrycznych. Tak. Są skądś zabrane, tak? Tak, z jakiegoś zakładu przetwarzania. Tak. Tak. Tutaj są elementy słuchawek. Fajnie wygląda trochę jak jakaś meduza, prawda? Albo jakiś tak, blon. Trochę tak, to prawda. Tak, zobaczcie, to są rzeczy przygotowane przez projektantkę mody, Annę Kubisz, która od lat zajmuje się odpadami, z których robi niesamowicie piękne rzeczy. I też dzięki Ani zrobiliśmy taką akcję Moda na recykling. Tylko pamiętajcie, proszę, nie róbcie tego sami. Ania miała naszą zgodę, miała materiały pobrane z zakładów przetwarzania i to też jest bardzo istotne, tak? Że w domach sami nie możemy, nie mając uprawnień, takich urządzeń demontować czy z nich wyjmować różnych elementów, ponieważ w ten sposób też możemy zaszkodzić środowisku lub sami sobie, tak? Bo na przykład, nie wiemy, możemy, na przykład tutaj jest suszarka z ciętym kablem, to ja zrobiłam specjalnie, żeby moje dzieci nie wcisnęły tego do wtyczki i żeby nie poraził ich prąd, ponieważ to urządzenie już nie działa i troszkę się bałam, że może coś im się stać, tak? Więc nigdy nie robimy takich rzeczy z urządzeniami elektrycznymi, czyli zasada jest taka, jeżeli nam coś się psuje w domu, szukamy miejsca, gdzie możemy ten sprzęt oddać i go tam zanosimy. Zosiu, wymieniłaś dwa powody, dla których nie wolno zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, akumulatorów wyrzucać do śmieci. Powiedziałaś, że tam są niebezpieczne substancje, tak? Tak, tak. Tak, i może wymienimy, jakie to są substancje. Jest to rtęć. Rtęć może być w starych bateriach, rtęć może być w żarówkach tych energooszczędnych. W starych telewizorach, nie wiem czy wiecie, czym są telewizory z kineskopami, jest luminofor, taki specjalny proszek, dzięki któremu był obraz. Wiem, że i zużytych, i w działających ogólnie w lodówkach jest freon. Widziałam na żywo, jak się to przetwarza, bo byłam w zakładach przetwarzania takich lodówek. Tak, freon jest bardzo niebezpiecznym gazem. W ogóle gazy chłodnicze, które stosuje się przy produkcji lodówek są bardzo niebezpieczne, ponieważ gdyby one wydostały się do środowiska, one wpływają na rozwój dziury ozonowej, na wzrost tej dziury ozonowej, więc musimy i wpływają tym samym na ocieplenie klimatu, więc musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia chłodnicze, żeby tym bardziej trafiały jak najszybciej do zakładu przetwarzania, żeby tam w specjalny sposób można te gazy było odzyskać. Podsumujmy najważniejsze rzeczy, o których dzisiaj z Zosią rozmawiałyśmy. Pamiętajcie, zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i zużytych baterii, akumulatorów nigdy nie wyrzucamy do zwykłych śmietników. Co zrobimy z takimi odpadami? Albo zaniesiemy je do sklepu, w którym kupujemy nowe urządzenie elektryczne, lub po prostu możemy do takiego sklepu iść i zostawić zużyty sprzęt, który mamy. Taki sklep ma obowiązek przyjąć od nas ten odpad. Lub możemy znaleźć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to taki punkt, który jest tworzony przez każdą gminę w całej Polsce. Możecie go znaleźć na pewno na stronie internetowej własnej gminy i tam możecie zanieść zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie, ale także każdy inny odpad, z którym macie problem, z którym nie wiecie, co macie zrobić. Lub możecie poszukać jakiegoś specjalnego pojemnika, do którego możecie wrzucić taki odpad. Na przykład na pewno w wielu sklepach i aptekach znajdują się pojemniki na zużyte baterie, ale także zużyte leki. Dziękujemy za udział w naszej e-kolekcji.
Możecie udostępnić ten filmik swoim kolegom i koleżankom z klasy albo ze szkoły. Było w nim dużo ciekawych informacji i może ich to zainteresuje.